Jakich funkcji używasz zazwyczaj w telefonie? To jest najważniejsze. Słuchajcie, no powiem szczerze, ostatnio ZTE, którego używam, ma świetną funkcję w ogóle. Pod linią papilarną swojego palca mogę ukryć każdą aplikację, co ciekawe, mogę ukryć kontakty, mogę ukryć zdjęcia. Czyli na przykład mam jakieś bardzo fajne zdjęcia z moim ukochanym, z moją córeczką, których nie chcę, żeby ktoś zobaczył. Ja je sobie szyfruję i tylko i wyłącznie ja mogę je odkryć. Więc to jest na przykład dla mnie, dla osoby, która no, bardzo dużo używa telefonu i różne, w różnych sytuacjach ten telefon też się znajduje. To jest bardzo ważna funkcja. I też bardzo, bardzo ważną i fajną funkcją dla mnie w telefonie jest oczywiście aparat i jego wszelkiego rodzaju możliwości, czyli związane na przykład z upiększaniem zdjęcia, które robię, na przykład selfie. Czyli różne poziomy, nie wiem, nazwijmy to takiego trochę czyszczenia twarzy albo wygładzania jakichś nierównych faktur. To są takie funkcje, które dla osób, które pracują w mediach i które korzystają z tych social mediów, są jak najbardziej ważne. W ogóle smartfony, teraz się przygotowujemy do kolejnej akcji z moją fundacją, no polecą do Afryki też, do moich dzieciaków, które wiem, że się bardzo cieszą, bo ostatnio jak u nich byłam, to największą listę pytań, jaką miałam, to czy właśnie będzie jakiś smartfon, jakiś telefon. Teraz się cieszę, bo w koniec listopada, grudzień pewnie do nich się wybieram, no i przywiozę im super smartfony. Taki jest plan. Bez jakiej aplikacji, może nie bez jakiej aplikacji możesz żyć, ale od jakiej jesteś uzależniona? Czy to jest Instagram, Facebook, a może coś całkiem innego? Spotify. Całkowite uzależnienie, totalne. Top u mnie. Największy. Czyli jesteś melomanką. Kochana, no muzyki słucham namiętnie, słucham jej cały czas, non-stop, tak naprawdę. Samochód to jest takie miejsce, gdzie teoretycznie spędzam no, bardzo dużo czasu na rozmowach telefonicznych, ale no, często zdarza się tak, nie będę ukrywać, że przerywam te rozmowy, bo leci mój ulubiony kawałek i później odzwaniam. Więc Spotify to jest u mnie top, jeśli chodzi o aplikacje. Czyli rozmawiasz, wiesz co, przepraszam cię, bo potem odzwonię? Słuchaj, no nie będę mówiła, jak to robię, ale czasami się zdarza, że wiesz, no coś rozłączy połączenie, żartuję.